Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Piłkarskiego Vloga. Dzisiaj moim gościem jest komentator Kanał Plus Marcin Rosłoń. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. I od razu pierwsze pytanie. Co Pana skłoniło do bycia piłkarzem? Gdyż pewnie wiele osób nie wie, że Pan Marcin Rosłoń był piłkarzem. Co Cię skłoniło do tego? No, skłoniło mnie do tego uwielbienie do gry w piłkę nożną, bo od kiedy pamiętam, to zawsze grałem w piłkę nożną. Czy to było w szkole na korytarzu między przerwami, czy to było po zajęciach, po lekcjach, grało się na plecaki. Jeszcze w moich czasach nie było pięknych orlików. Żeby zasłużyć na grę na ursynowskim boisku, gdzie się wychowałem, na bramki, na których wisiały siatki, no to trzeba było dużo, długo czekać, aż ci wszyscy starsi zawodnicy, którzy grali już gdzieś w klubach, ale tutaj byli takimi lokalnymi podwórkowymi gwiazdami, skończyli swoje mecze, no więc my graliśmy gdzieś tam z boku, jako młodzi chłopcy, nastolatkowie, no a potem dostawaliśmy tę możliwość, żeby wskoczyć na to boisko z siatkami. Nie było tego dużo, ale młodzież w moich czasach, ja wychowałem się jeszcze w tej starej Polsce, której ty nie pamiętasz, miała bardzo dużo pomysłów, jak sobie radzić ze wszystkimi problemami logistycznymi, boiskowymi, sprzętowymi, więc nadrabialiśmy te zaległości. Najfajniejszym prezentem na komunię w moich czasach był rower składak, zegarek z kilkunastoma melodyjkami, albo piłka biedronka. No ja dostałem piłkę biedronkę, dostałem też inne prezenty, ale ich nie pamiętam, bo jedynym prezentem, który poważałem za najważniejszy, była piłka. Wszyscy usiedli do uroczystego obiadu, a ja już grałem nią na podwórku z kolegami. A do Legii jak pan trafił? No do Legii trafiłem tak, że była taka gazeta Ekspres Wieczorny i mój tata przyniósł z niej wycinek: następcy Dejny pilnie poszukiwani. Następnym Dejną nie zostałem, no ale jednak udało mi się coś na miarę swoich możliwości osiągnąć. Medal za Mistrzostwo Polski mam. Trafiłem tam jako młody chłopiec. Na trzech halach w Warszawie, w różnych dzielnicach były nabory. Chłopcy z mojego rocznika rywalizowali ze sobą w formie takiego wielkiego turnieju. Potem z tych drużyn wyłoniono najlepszych, stworzono jedną wielką ekipę. No i właściwie ja w niezmienionym składzie z wieloma kolegami, którzy też grali, no nie na takim poziomie z mojej drużyny jak ja, ale w trzeciej lidze na przykład najwyżej i w drugiej niektórzy dotrwaliśmy do końca. A czy biegł pan w maratonie warszawskim, który był ostatnio? Bo tam się uczaiłem w jednym miejscu i myślałem, że pana złapią, bo tam wiem, że jeszcze Tomasz Bodarczyk biegł i nie widziałem pana. Czy był pan, czy nie było pan? Nie. Byłem tutaj na Ursynowie i wspomagałem swoich znajomych, którzy uczestniczyli. Ustawiłem się tak akurat na taki czas między 2.50 a 3.30, bo wiedziałem, że wtedy na 3.30 będą biegli moi znajomi, mój dobry przyjaciel, który prowadził wózek biegowy ze swoją niespełna 3-letnią córeczką. No więc ja miałem im pomagać, no ale wcześniej też spotkałem ludzi, których wspierałem. Więc tym razem byłem widzem. To też jest bardzo fajna sprawa, uczestniczyć w tego typu przedsięwzięciu ze strony widza i po wolontariusza, można powiedzieć. A czy długo zajęło panu przedstawienie się z roli z piłkarza na komentatora? Bo wiem, że jeszcze jak grał pan w Legii, to był pan ekspertem, a teraz już pierwszym komentatorem. Jak to wyglądała ta droga do przedstawienia się? Tym ekspertem byłem bardzo krótko, bo właściwie w kilku tylko meczach ówczesny szef redakcji Janusz Basała mnie próbował. Natomiast bardzo szybko doszliśmy do wniosku, że jednak zawodnik, wtedy ja grałem na poziomie trzeciej ligi, no jest to niewygodne i dla mnie, i jednak myślę nie fair wobec piłkarzy ekstraklasy, że ja oceniałem ich z punktu widzenia eksperta, no, którym siłą rzeczy nie mogłem być na takim samym poziomie. Dopiero potem przytrafiła mi się ta poważniejsza przygoda z ekstraklasą. I dzięki temu, myślę, taki zdobyłem mandat na tę pracę dziennikarską i bycie komentatorem rozumianym i poważanym w środowisku. Natomiast szybko doszliśmy do porozumienia, że ja powinienem mecze komentować sam, nie Ligę Polską, no bo to wiązało się jednak z umiejętnościami, bo to praca na stadionie, ale próbowano mnie, była taka kiedyś formuła mecz plus mecz, mecz główny Ligi Angielskiej i przełączanie się na drugie spotkanie. Wtedy ja właśnie siedziałem w tej dziupli i tam zbierałem szlify, tam zbierałem doświadczenia, a także klub kibica Ligi Polskiej, czyli komentowanie meczów z odtworzenia, które były w weekend i to było świetne pole doświadczalne dla młodego komentatora. Rozumiem, takie pytanie od widzów. Czy Kazimierz Węgrzyn bierze coś przed komentowaniem? Nie, Kazek tak jak grał w piłkę i tak jak motywował swoich kolegów, tak samo w trakcie tego komentarza uwielbiam z nim współkomentować się mecze, bo to jest zawsze wielka przygoda, zawsze są emocje, zawsze potrafi wykrzesać z każdego spotkania jakieś takie pokłady emocjonalne, które wbijają fotel albo z niego wyrywają. Kazek jest nieocenionym współkomentatorem, był bardzo dobrym piłkarzem. 35 goli w ekstraklasie dla obrońcy, wydaje mi się, że to jest osiągnięcie niebagatelne, a poza tym to jest
bardzo serdeczny, miły człowiek, mimo tej swojej postury. Pamiętam, robiłem z nim kiedyś wywiad i bardzo się go bałem jako początkujący reporter, bo tak zacząłem tego buta, taki wielki kajak, takiego potężnego faceta mówiącego tubalnym głosem, ale pomógł mi przez to przebrnąć, klepnął mnie w ramię i powiedział: młody, co ty się stresujesz? O, ironio! No i poszło, było sympatycznie. Kazek jest super. A skąd u pana zainteresowanie Premier League? Kiedy to się zaczęło? To się zaczęło właściwie od samego początku, jak trafiłem do Canal Plus, do tej drużyny. Zostałem przygarnięty w dużej mierze też przez Andrzeja Twarowskiego. On zaraził mnie tą pasją. I co tu dużo mówić, to tak było najbliższe tego, jak ja wyobrażałem sobie futbol z wiadomych względów, no, pewnych ograniczeń i pułapu umiejętności. No, nie mogłem przeskoczyć czegoś grając w piłkę. Natomiast kiedyś ktoś, jak nagle wskoczyłem do pierwszej drużyny Legii i grałem w Ekstraklasie w tym sezonie 2005-2006 mistrzowskim, napisał taki mały felieton, już nie pamiętam w jakiej gazecie, że Rosłoń nauczył się grać w piłkę na takim poziomie przez patrzenie, przez komentowanie meczów z udziałem Johna Terego, Rio Ferdinanda, czyli tych wielkich piłkarzy, którzy grają w reprezentacji Anglii, grali akurat na mojej pozycji środkowego obrońcy. Myślę, że też coś w tym było, że potrafiłem to w pewnym momencie przekuć na jakieś swoje postrzeganie siebie na boisku i swoje umiejętności. Natomiast no, Liga Angielska to jest rzeczywiście to, co uwielbiam. Pełna frekwencja na stadionach, zawsze pękają w szwach. Świetne mecze, niekoniecznie między gigantami, ale między tymi drużynami, które zajmują miejsca pod kreską w strefie spadkowej, to też jest przeżycie. Jako były obrońca, masz jakieś doświadczenie, więc kogo poleciłbyś Waldemarowi Fornalikowi na tą pozycję, w której mamy problemy, bardzo duże problemy? No, my mamy problemy na wielu pozycjach, więc tutaj takie moje zdanie nie jest odosobnione i obserwacja gry reprezentacji Polski. Natomiast ja jestem zwolennikiem dawania szansy gry w reprezentacji tu i teraz piłkarzom, którzy są w najlepszej formie. I to jest taki mój sposób na selekcję. Ja doceniam Fornalika za to, co robił w Ruchu Chorzów, bo on rzeczywiście z grupy średnich piłkarzy potrafił stworzyć jednak w klubie, który ma problemy finansowe i z płynnością i jednak z dotrzymywaniem umów, potrafił zrobić bardzo dobry zespół, który był w czołówce naszej ekstraklasy. Reprezentacja to jest zupełnie inna bajka, zupełnie inne wyzwanie. Natomiast no, nie ma co ukrywać, nie mamy piłkarzy rozsianych po całej Europie, poza naszą trójką w Dortmundzie, która robi furorę w ligach zagranicznych. Oczywiście jest Mierzejewski w Turcji, który błysnął w rozgrywkach europejskich pucharów, w Lidze Europy. Natomiast no, to jest ciągle mało. Jeżeli mówimy o środku obrony, wracając do pierwszej części wypowiedzi, uważam, że Arkadiusz Głowacki, skoro to jest piłkarz, który w Wiśle, od niego zaczyna się skład. Franciszek Smuda, który też na niego specjalnie nie stawiał, jednak twierdzi, że to jest wielka część zespołu i wielki atut, że Biała Gwiazda do dzisiaj, bo jesteśmy w przeddzień meczu z Legią Warszawa w Krakowie, jest niepokonana jako jedyna drużyna w Ekstraklasie, więc myślę, że Głowacki to jest dobry typ na grę w kadrze, w tych jeszcze eliminacjach, w tych dwóch meczach. A jeszcze wracając do powołań, typ powołania, zaskoczenie było z Mariuszem Lewandowskim, ze Sławomirem Peszko, jakby pan to skomentował? No to są wybory selekcjonera, ja nie wiem, co dyktowało właściwie Waldemarem Fornalikiem, żeby takich wyborów dokonał. Ja mogę się z czymś zgadzać, mogę nie zgadzać, natomiast wiem, że mój wpływ na decyzję Waldemara Fornalika jest żaden. Natomiast no zobaczymy, może to są ludzie, którzy mają przyjechać na zgrupowanie, jako ci, którzy posiadają wielkie doświadczenie w takich meczach, żeby pomóc udźwignąć tym, którzy już w tej kadrze są, ciężar gatunkowy takich spotkań, no bo to są kolejne mecze o wszystko, do nich jesteśmy już przyzwyczajeni. Nigdy na Wembley nie wygraliśmy, a teraz trzeba nagle to zrobić, bo bez tego ani rusz nie będzie nas na mistrzostwach w Brazylii. Wracając jeszcze do komentowania, przypominam sobie jakiegoś największego babola w swojej karierze, jakąś gafę na antenie? Nie miałem czegoś takiego, czego musiałbym się jakoś tak wyjątkowo wstydzić, wypierać, z czegoś tłumaczyć. Nie miałem takiego. Oczywiście zdarzają się takie błędy drobne, jak pomylenie imienia piłkarza albo gdzieś tam przekręcenie nazwiska, czy niedokładne wypowiadanie jakiejś nazwy klubu, załóżmy, no chociaż to się rzadko zdarza, no bo widzę angielskiej, widzę polskiej, w tym obszarze się poruszam, raczej błędy mi się nie przytrafiają, ale raczej nie miałem tak, żebym wszedł do dziupli
i komentował mecze, a dopiero po 15 minutach zorientował się, że czerwoni to jest Stoke, a niebiescy to jest Chelsea. Nie, takich rzeczy nie było. Kto następnym gościem 1 na 1? Tego jeszcze nie wiem, bo to dopiero będzie przed następną kolejką Ekstraklasy w ten piątek poprzedzający 12 serię, więc jeszcze mam czas, żeby się zastanowić. Może ktoś z reprezentacji, może ktoś, kto przy tej reprezentacji był, będzie. Zobaczymy, jakie wyniki osiągnie kadra. Teraz jeszcze kolejka ligowa i w Anglii, i w Polsce, a potem będziemy mierzyć się i z Ukrainą, i z synami Albionu. Co robi pan w wolnym czasie? W wolnym czasie zajmuję się życiem rodzinnym, moją córeczką Marysią, a ponadto no, staram się biegać. Ja w domu mam taki pseudonim Pan Projekt, nadała mi go żona, bo ja właściwie cały czas kombinuję i wymyślam jakieś nowe wyzwania i staram się dążyć do ich realizacji. Tego nauczyła mnie piłka, takiej właśnie metodologii, systematyki, takiego ciągłego dążenia do osiągania sukcesu. Czasami to jest zwycięstwo, czasami to jest tylko remis, natomiast chodzi o jednak wyznaczanie sobie celów i parcie do tego, żeby je zrealizować. No i co, no to wiąże się niezmiennie z bieganiem, z moją nową wielką pasją, bo w piłkę właściwie już nożną nie gram, nawet odmawiam kolegom, jeżeli gdzieś tam się wybierają, no to staram się jednak skupić na bieganiu i domu. To już jest dużo, już skończyło się takie życie jak na przykład twoje, gdzie po szkole jest troszeczkę więcej czasu, no i jest czas na popełnianie większych błędów, a potem ich naprawianie. No tutaj w dorosłym życiu no, trzeba być odpowiedzialnym za to, co się robi, a ja myślę, że jestem ze dwa razy starszy od ciebie, więc muszę dwa razy bardziej na wszystko uważać. Jak wygląda praca w Kanał Plus od wewnątrz? Bo tak tego nikt nie wie, jest taka tajemnica wielka owiana Kanał Plus, że mniej więcej wiemy, co się dzieje w TVN, w tych innych stacjach, ale Kanał Plus jest taką zamkniętą stacją, że nie wiemy, co tam się dzieje w środku. Jak wygląda taka praca komentatora od wejścia, co się potem dzieje? Czasami zdradzamy na naszym profilu facebookowym jakieś takie krótkie filmiki, takie wnętrze naszej komentatorskiej, dziennikarskiej szatni, więc nie jesteśmy znowu tacy hermetyczni nie jak niektóre zespoły, które nie wpuszczają do szatni kamery. Staramy się jednak pokazywać siebie i na zewnątrz, i od środka. Natomiast teraz właśnie zmierzam do pracy na mecz, więc spotykamy się tak w pół drogi. Akurat stąd sobie spacerem pójdę do pracy. Mam dzisiaj spotkanie Liverpool Crystal Palace. Właściwie jestem do niego przygotowany, więc moje zadanie jest takie, żeby pojawić się w pracy odpowiednio wcześniej, jeszcze spojrzeć na ciekawostki, prześledzić w ostatniej chwili, kto wypada ze składu, bo czasami podczas rozgrzewek pojawiają się jakieś kontuzje, przetasowania w składzie, wydrukować sobie swoje notatki, jeżeli są pisane, no to po prostu o nich nie zapomnieć, do dziupli. No i ruszyć do dziupli małego pomieszczenia, w którym siada się ze współkomentatorem, wkłada słuchawki i zamyka się w swoim świecie. Gasimy światło, włączamy tylko małą lampkę, więc jest taka dosyć subtelna, kameralna atmosfera, która od razu gdzieś zamyka nas i przenosi na ten obiekt, na którym toczą się zawody. Sam pan sobie przygotowuje wszystkie materiały do meczu, czy jest jakiś researcher w Kanał Plus, który to... Nie, jestem twórcą i tworzywym researcherem. Sam dbam o to, żeby być przygotowanym do meczu, to jest część moich obowiązków. Zresztą to byłoby... Czasami jest tak, jeżeli przygotowujemy jakieś materiały, na przykład do montażu, przygotowujemy dokumenty, no to wtedy korzystamy z osób, które szukają obrazków zleconych przez nas, załóżmy, prawda? No bo ogrom materiału, który trzeba przejrzeć, jest taki, że dla jednej osoby to jest zdecydowanie za dużo. Ale jeśli chodzi o przygotowanie do meczów komentowanych, czy Ligi Polskiej, Angielskiej, czy każdej innej, jak Liga Mistrzów teraz, czy Liga Europy, tego właściwie w Kanal Plus jest bardzo, bardzo dużo. Od poniedziałku do następnego poniedziałku można właściwie nie wychodzić z domu, tylko zamawiać pizzę i popijać napojami gazowanymi. Dlatego nie, wszystko robię sam. Ja lubię mieć porządek. Do Ligi Polskiej przygotowuję się pisząc w zeszytach, do Ligi Angielskiej z racji tego, że jest troszeczkę łatwiej znaleźć posegregowane wiadomości. Korzystam z komputera i to wszystko. Zgubiłem wątek. Śmiało. Dlaczego po pierwszym meczu komentował pan pierwszą kolejkę Ligi Polskiej, Legia Widzew, i tak później zniknął pan z polskiej ligi? Czy to było spowodowane tym, że został pan przekierowany do Ligi Angielskiej, czy Widzew Polskiej jest za dużo komentatorów? Nie, no jest oczywiście podział jakichś obowiązków. Ja sam sobie meczów nie wybieram. Ktoś mnie przydziela do komentowania zadań. Zrobiłem trochę meczów w tym sezonie. Tak czasami ludzie pytają, może dlatego, że jest jednak pewna dysproporcja między tym, że z założenia komentujemy po jednym meczu Ligi Polskiej, a czasami zdarza się, że komentuję w weekend
weekend trzy mecze Ligi Angielskiej, więc o wiele więcej mam do zrobienia przy Lidze Angielskiej. Tych spotkań jest, właściwie teraz już nie będzie ich więcej. Natomiast no, rzeczywiście tutaj do Ligi Angielskiej jestem i ja, Andrzej Twarowski, i nasi współkomentatorzy Przemek Rudzki, Rafał Nachorny, Krzysztof Przytuła z nami działa w zespole i Przemek Pełka. Czasami zdarzają się, rzeczywiście, jeżeli jest jakiś natłok w tej pierwszej kolejce Ligi Angielskiej, było 6 spotkań przez cały weekend, bo nie było Ligi Polskiej, były rozgrywki Pucharu Krajowego. Dlatego myślę, że spokojnie. Teraz jadę do Gliwic na mecz Piasta z Ruchem, czyli na śląskie derby, te mniejszego kalibru niż Ruch Górnik, Wielkie Derby Śląska. Pojawiam się regularnie. Staram się być co tydzień. Ostatnio miałem pewne problemy, więc udało mi się zamienić z kimś. Ktoś pojechał na Ligę Polską, ja jednak zrobiłem więcej w Lidze Angielskiej na miejscu. No, czasami takie rzeczy się zdarzają. Bardzo dziękuję za udzielenie wywiadu. Wszystkiego Marcin dobrego. Zrobił moim gościem. Zapraszam Was na inne materiały. Trzymajcie się, cześć! Cześć!